Cześć, tu Górtanki i wracamy do Painkillera Lost Alpha 2.0. Dziś zmierzymy się z bazą wojskową, na której mamy zabić wszystkie potwory. Misja wydaje mi się banalna wręcz. Za samą mapą powiem wam, że nie przepadam, jakoś jej nigdy nie lubiłem, szczególnie dlatego, że w wielu modyfikacjach twórcy przeginali na tej mapie z sekretami i wpierdalali je w jakieś pojebane miejsca. Zawsze też mi się wydawało, że mapa jest sztucznie wydłużona, nie? Bo zawsze myślałem, że powinna się kończyć walka nasza na tej płycie lotniska i nie powinniśmy być przeciągani przez te kurwa baraki, znaczy baraki, kurwa, to nie są baraki, to są hangary dla samolotów. Dobra, no to mamy zabić wszystkie potwory. Myślę, że misji na kartę, znaczy kurwa, misji na kartę. Kart nie będziemy zmieniać. Zaczynajmy. Dobra, jesteśmy na poziomie. Od razu mówię, że w pierwszych częściach poziomu, w pierwszych checkpointach nie będę zmieniał trybu widzenia, ponieważ no widzicie, co się dzieje. Plecy Daniela będą nam zasłaniać cały ekran. A to co to za muza? Gin. Co to za muza bitewna? Dobra, na zamrożenia. Co to się pali? Dziwne. Co jest? Naprawdę uważam, że niepotrzebnie są wzmacniani ci strzelający przeciwnicy. No, robią oni miazgę z Daniela. A chapeczki są. Miałem mówić, że ich nie ma. Dobra. Mapka, którą potem w Overdosie dali. Czekajcie, kiedyś coś tu śmiesznego znalazłem. A no tak, babeczka jest tutaj. Mamy też gazetkę, której niestety bez kolokownicy snajperskiej nie da się przeczytać, ale jest też tutaj wykaz lotów, na którym mamy m.in. Michaela Jacksona, który startował, i Billa Gatesa, który też startował. Nawet nie wiedziałem, że byli w wojsku obaj. Kurwa. Oczywiście musimy bezpiecznie zagrać, aby się dostać do sekretu. Dobra, i teraz zabierzemy się za sekret, którego ja osobiście nie lubię. I to bardzo. Nie podoba mi się idea sekretów, których nie można zbadać kiedy się chce, tylko trzeba, kurwa, mocno uważać na zniszczenie jakichś obiektów. Oczywiście quick save. Ej, te beczułki, kurwa. Oczywiście teraz, po tylu latach, to ja wiadomo, że wskoczę od razu, nie? Ale kiedyś to mnie wkurwiało po prostu, bo mob przewrócił beczkę i mieliśmy pozamiatane z sekretem. What? To był sekret. Dobra. Chyba sekret dla jakichś specjalnych graczy, takich jak Gatsby może. Kurwa. Nie! No dobra, nie zamknęło się za mną. No zbroję chciałem hapsnąć. O, pierdalaj. Będzie przemiana. Co jest? Kurwa, bo strzelałem zamrożeniem, drugi tryb. Oj, tryb się zmarnował. No ale w sumie racja, jak gra ma odróżnić, czy ja chcę strzelić zamrożeniem, czy wyłączyć tryb demona, bo to ten sam przycisk. Właśnie, zapomniałem jednej rzeczy, sekrety. No znowu będzie jeden nowy. Widzę to z miejsca. No i dalej nie możemy zmienić trybu widzenia. Kurwa. Dawaj serducho. Wszystko. Dobra, wiecie co? Tryb widzenia sobie zmienimy dopiero, gdy wyjdę z silosu, ponieważ to... No, widzicie, ta kamera nie wszędzie się sprawdza. Kurwa, przestraszyłem się, że to beczka na mnie leci. Dobra. Idziemy po sekret. O. Kurwa. O. No i wszystko jak na razie po staremu. Kurwa, pchają te beczki na mnie. Dobra. Dobra. Także silos będziemy mieli za sobą. Ja za silosem nigdy nie przepadałem. Z tego względu, że jest to miejsce skrajnie chamskie, jeżeli się umieści tu nowe sekrety. Bo wiecie o tym, że winda, która nas sprowadza do tunelów, które idą do silosu, działa tylko w jedną stronę i ona potem już nie wraca na górę, więc jeżeli chcielibyśmy wrócić do sekretu, który jest w silosie bodajże, no to jest droga w jedną stronę, z silosu nie ma wyjścia i chyba Z tego co pamiętam, w żadnym modzie nie był umieszczony jakiś teleport, który pozwalałby nam wchodzić i wychodzić do silosu. Czekajcie, zmienimy sobie tryb widzenia. Jest czaszka. Kurwa, co się stało ze mną? Dobra. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Bierzemy się za sekret, a potem do baraków. A, stary, dobry sekrecik. Zaraz sprawdzimy, czy jest jeszcze drugi sekrecik na samolocie. Jest. Po staremu wszystko. Dobra, no to mamy 5 sekretów. Zmienimy sobie widzenie, bo tu będzie gorzej w baraku walczyć. Zobaczcie, co tutaj mamy. Taka ładna gazetka, do czego nasi amerykańscy żołnierze się brandzlują. Tu coś innego, jakaś dziura, kurwa, gówno nasrane na klapie. Kiedyś to znalazłem, taką ciekawostkę, jak właśnie gwiazdkowałem ten poziom. No i w każdej toalecie mamy taką gazetkę. To chyba było z przydziału dawana. A, tu się ziemia zapala, to po ich śmierci. No już, mogłoby zgasnąć. O, jak na życzenie zgasła. Patrzcie, kiedyś się tak jarałem, że tu szyby można rozwalać. Tak, jeszcze jeden baraczek. Dawajcie. O kurwa. No, szybko sobie z nimi poradziłem. Ale powiem wam, super się walczy tą bronią w tym trybie widzenia. O, tak. O, tam jest sekret. No, na 100% tam jest sekret. Ja już to widzę, jak tam nigdy nic nie było wstawione. Zaraz się przebiegniemy pewną ścieżką, bo tu pewnie jest przejście, a jakże. Nie ma. Nie ma tak łatwo. No to zaraz sprawdzimy za drugim, kurwa. garażem. Przygotował się na wszystko. Nie przeskoczę. Nie ma bata, żebym stamtąd przeskoczył. Więc są dwie opcje. Albo jest jakiś trigger, który nam tą strefę otwiera. Albo otwiera się ona tylko w określonym momencie, albo... No to trzy już wymieniane. Albo otwiera się tylko na końcu poziomu. No, czyli w określonym momencie w sumie. A melduje pluton gotowy do wymarszu. Do widzenia panu. Będziemy na nich czekać. Dobra. Nie wiem, co to za muzyka bitewna, ale wiem, że się już przewinęła w kilku modach. Dobra. Przycisk. Tak. I ta wieża to też jest chamskie miejsce, bo... Pamiętam, jak gwiazdkowałem poziom, to kurwa nie uwierzycie, ale akurat tu zgubiłem amunicję. A nigdy tego nie zapomnę. No stąd musielibyśmy skakać. Spróbujemy to zrobić. Żeby nie było. Skoczyć, wiecie, na dach. Kurwa, co ta... A wiem, kiedy się szybciej skacze, to... Aha. Udało się. O, to i tak zniknęło. To na chuja skakałem? O. O, z archiwum X. Kosmici. No, ciekawie, ciekawie. Chcę wierzyć. Sekrodowe miejsce. Mocno mi się ten sekret skojarzył z Reloverdosem. No i się przy okazji wyjaśniło, gdzie mamy nowy sekret. Dziękuję za zbroję. O kurwa! O kurwa, oni mnie trafili centralnie. Kurwa, jak mnie odrzuca. O, jak mnie... Kurwa, nie mogłem się ruszyć. No tak, odrzut po eksplozji pocisku przeciwnika potrafi anulować mój skok. Na to wygląda. I kiedy ja próbuję dodżować pociski przeciwnika, to po prostu on strzela obok mnie i nagle postać, zamiast dodżować, podskakuje do góry. Trzeba będzie z daleka ich rozwalać. Trochę przychojraczyłem. Dobra. O kur... A, jeszcze jeden został. O, i go trafiłem od razu. O kurde, nawet czaszki nie zebrałem. Nie zauważyłem jej w ferworze walki. Dobra. No i już widzę, że będziemy mieli tylko 3 stare sekrety na mapie. Nic więcej. A jakże? Tylko ciekawi mnie, czy ostatnie walki w hangarach nie będą przegięte. Bo już widzę, że tranzyt się decydował na boostowanie, moim zdaniem niepotrzebne, niektórych mobów. No tak, w tym trybie widzenia tam nie wejdę. Postać krzywo chodzi z jakiejś przyczyny. Kurwa, jakby mnie wybiło za mapę. Serious sir. Full Metal Jacket leci. Kurwa, jak mnie farmią. I to by było na tyle z nich. Baczmy, no prawdopodobnie misja będzie wykonana. Będzie wykonana. Na pewno twórca powinien więcej takich sekretów umieszczać jak ten nowy sekret. Jestem jak najbardziej za tym, bo... No bo, no widzicie, no brakuje nowości w tym modzie, brakuje. Trochę hajsiwa. Ale kasy mi w tym modzie też nie zabraknie. Mhm. O nie, no kurwa, chciałem coś zebrać, dobra. Dobra. Trochę nadużywam tego zamrożenia, ale jest ono tak OP, tak przyspiesza mi walkę, że no ciężko z tego nie skorzystać. Mhm. No nie wziąłem hapeków, nie zawróciłem po nie. No, pewnie hapeki były. O nie, to to miejsce. Oj, wiedziałem, że zbiorę troszkę. I żegnamy pana. Od tyłu puszczone rozkazy. No i czołgi. Tego to ja nie lubiłem nigdy. Kur... Dobra, karty włączamy. Ja się nie będę dawał farmić. Jak mi zajebał! Właśnie tego miejsca się najbardziej bałem, że mnie kurwa czołg przypierdoli, mnie wyrzuci gdzieś w kosmos. Na szczęście mnie nie zabił na strzała. Ale to i tak słabo wygląda. Dobra, jest dobra zbroja na szczęście tu wstawiona. Więc nie będziemy aż tacy bezbronni na pożegnanie. Ty kurwo! O kurwa, co to? Ja pierdolę, 140 zbroi gościu mi na pierwszego hita zdjął, na drugiego padłem. No dobrze zbustowany gościu. Dobra. Aha, tu mi się zapisało. No kurwa, to nie jest jakaś słaba zbroja, że on ją tak rozpierdolił, ten diabełek. Zresztą nie rozumiem bustowania akurat tej jednostki. Ta jednostka zawsze wkurwiała graczy. No nic, będę teraz gnoja bardziej fokusował. What the? I po was, kurwa. Dobra. Tak, sekrety mamy, zabici wszyscy, lecimy na łajkę. 8. pasażer Nostromo, łajka. Wiadomo jakie nawiązania, kończymy. Kończymy poziom. Oczywiście chciwość. Karta, której nigdy nie używam, bo jest dla mnie ona zupełnie niepotrzebna. No i cóż, teraz czeka nas zamek? A on czasem gdzie indziej nie był? No tak, później był, nie był w tym rozdziale, nie pasują zupełnie tego, ale pewnie może we wczesnej wersji Painkillera mogło tak to wyglądać. Potem go po prostu przemieścili do innego rozdziału. Jak mówię już, zauważyli, że nie pasował do industrialnych klimatów. Znajdź wszystkie relikwie misja po staremu. Myślę, że nie będzie z nią problemu. Nawet aż zarymowałem. No a z tego odcinka to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, że wam się spodobało. Zostawcie lajka, może suba, do usłyszenia. No i cześć.